rok. Narodowość, obywatelstwo. Rosjanin, obywatel ZSRR. Wykształcenie? 8 klas. Stopień wojskowy. Starszy sierżant. Ale od 39 do 41 roku tylko blokowy więzienia NKWD w Charkowie. A czym się obecnie zajmujecie? Odpoczywam. Na ręce. Miejsce stałego pobytu? Obwód Charkowski, Dżugajew, ulica Róży Luksemburg. Stop. 4. Nie możemy podawać dokładnego adresu ze względu na bezpieczeństwo świadka. Czy moglibyście mi bardziej szczegółowo opowiedzieć o zagładzie polskich oficerów w Charkowie? Nam powiedziano, że wszyscy oni są wrogami naszego społeczeństwa, radzieckiego narodu. Rozstrzeliwaliście ich? W rozstrzeliwaniach brał udział osobiście nasz komendant. Bo do pomieszczenia, gdzie ich doprowadzałem, wchodził z rewolwerem w ręku. Bez sądu. Polacy wzniecili bunt. Ilu się buntowało? Przywodzili ich dużymi grupami, a w więzieniu przebywali dzień, dwa. Gdzie to było zorganizowane? Tam było oddzielne pomieszczenie bez okien. A kto rozstrzeliwał Polaków? Nie wiem. Czy moglibyście mi pomóc? Jako świadek wyjawić całą prawdę. Jestem już człowiekiem chorym. Mam 100% utraty wzroku i nie jestem w stanie osobiście wskazać wam miejsca, gdzie chowano rozstrzelanych obywateli. Stefanowicz, mam tu następujący dokument. Tom 8, karta od 14 do 18, w którym się mówi, że Tokarzew ma osobiście przesłuchać każdego jeńca przybyłego do obozu Ostaszkowa. Tego nie było. Tego nie było. Następujący dokument z lutego 1940 roku. Decyzją Komisarza Ludowego Spraw Wewnętrznych Towarzysza Beli polecam wszystkich przetrzymywanych w obozach starobielskim, kozielskim, ostaszkowskim byłych funkcjonariuszy więziennictwa, agentów wywiadu, prowokatorów, osadników wojskowych, pracowników sądowych, obszarników, kupców i wielkich właścicieli, tak, przewieźć do więzień, przekazując ich do kompetencji organów NKWD. Tego nie przekazywano. Nie przekazywano. Nie przekazywano. Osobiście do was nie przekazywano. Nic nie przekazywano. Tak. Nie przekazywano. Waszego oddziału śledczego nie przekazywano. Nie, nic. Nic nie robiono. Nie robiono. Nie robiono. To pokazuję wam następujący jeszcze dokument rozporządzenia Beli numer 8566. W którym poleca się wyjazd do Tokarzewa, do obozu Ostaszkowa. Ale pojęcia nie ma,
Żadnego pojęcia nie mam o tym. To jest to wszystko, i mówię to z całym poczuciem odpowiedzialności. Przecież obóz Ostaszkowski nie podlegał naszemu zarządowi NKWD. Dlatego powstaje pytanie, Dmitrze Stepanowicze, bo szukaliśmy takiego dokumentu, no i znaleźliśmy, dlatego... Nie, to rozumiem, ale słusznie do tej, żeście szukali. W dokumencie mówi się wprost. Nic nie robiono. Nie przekazywano. Nie przekazywano nic. Nie zrobiono. Również do naszego oddziału śledczego nie przekazywano. Nie przekazywano. Proszę wyjaśnić, kto i kiedy pracował z jeńcami wojennymi, polskimi jeńcami wojennymi? To znaczy, kto rozstrzeliwał? Nie tylko kto rozstrzeliwał, ale kto przygotowywał, jakimi samochodami wozili zwłoki, jaką trasą, w jaki sposób chowano. Tak, no to by trzeba powiedzieć, że udział w rozstrzeliwaniach brali udział przede wszystkim kierowcy oraz niektórzy strażnicy więzienni. Tak jest, to wiem na pewno, bo mój kierowca brał czynny udział w rozstrzeliwaniach, a potem, wiecie co, potem było sam się zastrzelił. Chwalił się najpierw przede mną, jak to dzisiaj żwawo pracował, a potem tak. No i nie ma człowieka. Dmitrze Stepanowicz, ale rozstrzelanie przeszło 6 tysięcy ludzi oznacza również wielką liczbę tych, którzy rozstrzeliwali. To przecież to masa ludzi. Masa. Było około 30 osób łącznie. Około 30. A ta komendancka grupa, którą Błochin dowodził. No to sam Błochin brał udział. Sam Błochin też brał udział. Muszę wam powiedzieć, że na mnie to zrobiło ogromne wrażenie, jak po raz pierwszy weszli do mojego gabinetu Błochin, Suchariew i Kriwienko się nazwał, i podał: no, idziemy. To chodźmy. No i co? I co? Odmówić? Można było? Odmówić. Wiecie, tam mówią między nami. Chciałbym się przekonać sam. Wiecie? Rozumiecie? Jaka była technika tego wszystkiego? Rozstrzeliwano ich wieczorem, zwłoki ładowano na półtorkę, taka ciężarówka, skrzynia obita blachą. Mieściło się tam 25, zwłoki wywożono późno po północy. W mundurach wojskowych ich grzebano. Z nimi była kobieta. Nie pamiętam dokładnie, czy była w wojskowym mundurze, czy... Ale wiem, że przywieziono ją z Polakami, co się z nią stało. Pewnie też została rozstrzelana. Ale ja pytam, czy w mundurach wojskowych grzebano ciała? Zasadniczo grzebano ich w mundurach. Ale pochówków...